No jesteś, Julek. No jestem. Rynki sprawdzone? Sprawdzone, Bartku. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute. Bartłomiej Czekała. I Juliusz Urban. Kłaniamy się nisko w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja się niezmiernie cieszę, że przestałem być sam w tym studiu. Wrócił do nas Juliusz prosto z urlopu, uśmiechnięty, wypoczęty, nawet trochę opalony. Słuchaj, wróciłeś prosto na żniwo. Właściwie to ledwo zdążyłeś, bo tak to się podziało w kraju pod twoją nieobecność. No ale zdążyłeś chyba sprawdzić, co się na tym rynku naszym dzieje. No tak, życie nauczyło mnie, że z urlopu nie należy, a nawet nie wypada się tłumaczyć. Bo jak to klasycy wypowiedzi powiedzieli, nam się to po prostu zwyczajnie należało. A no co, żniwa się trochę przesunęły i w punkt wracamy z naszym podcastem, a już od tygodnia pracujemy dla Państwa w sieci, na stronie internetowej. No i rzeczywiście mamy okazję przyglądać się temu, co się aktualnie dzieje i rozmawiać. Muszę powiedzieć, że fajnie się z wami rozmawia, dzwonicie, czasami sobie pogadamy. Mówicie, no dobra, no to z pszenicą na Matifie się stało tak, jak mówiliście, potaniała, no a gdzie te wzrosty na rzepaku? No i trzeba powiedzieć tak, odpowiadając, że w zasadzie odpowiedzi na oba te pytania są podobne. No rzeczywiście pszenica potaniała, bo najpierw nadmiernie podrożała pod wpływem informacji o spadających zbiorach w Rosji. Już teraz nawet Sofekon rosyjski podaje, że tak źle może nie być z tymi zbiorami, bo przeszacowano te zbiory in plus na 3,4 miliona ton do 84 z haczykiem, 84,1 miliona ton. I tym samym podważono jeszcze niedawne przecież informacje z Międzynarodowej Rady Zbożowej, która rosyjskie zbiory pszenicy chciała widzieć na poziomie 81,5 miliona ton. No Rosjanie oczywiście nie chcą się zgodzić na to, by było u nich tak źle. Znamy rosyjskie u nas wsio bolsze. I nie zgadzają się na deprecjację ich plonów. 84 to dla nich taki poziom, który sobie wyznaczyli. No a co do rzepaku, to wzrosty się przecież już odbyły. Nie pytajcie o kolejne. Jeżeli mieliśmy już w tym tygodniu, czy pod koniec poprzedniego, ponad 500 euro, no to rzeczywiście był całkiem niezły prezent. Moim zdaniem zbyt wysoki, jak na ten moment. Ale żniwa już pokazały, że szybciutko wróciliśmy do tak zwanej normalności. Mamy 480 około euro, mamy 20-eurowy spadek w ciągu tygodnia i ciągle jeszcze wydaje się, że w żniwa wcale wzrostów może nie być. Dopiero dłużej trzeba będzie na tą projekcję poczekać. Tutaj dość istotną informacją będzie jakość. Już pierwsze informacje do nas spływają o zaolejeniu. Ono nie jest wcale takie złe, no ale to są ciągle jeszcze informacje wypływające z stosunkowo ograniczonej liczby dostaw, więc trudno na tym budować jakąkolwiek wizję. Niemniej jednak przetwórcy wyceniając rzepak o minus 15 euro w stosunku do Matifu mają jeszcze spory bufor, gdy rzeczywiście te informacje o zolejeniu się utrzymają, to do wzrostów cen krajowych, niezależnie od Matifu, mogą doprowadzić przyhamowania sprzedaży, które tak naprawdę w tej chwili nie występują, ale no informacje o niższych planach mogą też zdecydować o tym, że rolnicy troszeczkę się pochowają ze swoim rzepakiem w magazynach. Niemniej jednak bieżące informacje pozwalają sądzić, że ceny rzepaku utrzymają się w granicach 1950-2050 zł. A co jeśli chodzi o krajowy rynek zbóż i co będzie na tym rynku z zbożami? Bo jeżeli chodzi o takie wieści polowe, to powiedzmy tylko krótko o jęczmieniu, o zimie zdążyliśmy już zapomnieć, ale tutaj mocne było narzekanie na plony i zbiory, zwłaszcza w tej wschodniej części Polski. Żniwa rzepakowe rozkręciły się na dobre w zeszłym tygodniu. Teraz mamy trochę hamulec z uwagi na tą kapryśną burzową pogodę, która te prace trochę przystopowała. A już dzisiaj mamy pierwsze sygnały o pierwszych pszenicach wczesnych, które już na południu Polski też schodzą z pól.
I zarówno w przypadku rzepaku, jak i pszenicy też są, słyszymy spore narzekania na plony. Tutaj jako głównego winowajcę się podaje przymrozki wiosenne. W przypadku rzepaku to tak szacunki jeszcze są, przypomnę, Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku Roślin Białkowych w granicach 20-30% plonu mogło wypaść regionalnie. Jeżeli chodzi o pszenicę, to rolnicy tu mówią właśnie z południa Polski, że pszenica to nawet jest 50, a na niektórych lokalizacjach tam, gdzie przez 2-3 dni się w kwietniu utrzymywało to minus 7, to nawet 50-60% strat, bo roślinom nie udało się odbudować tego plonu. Tak, zgadzam się, tylko to słowo regionalnie jest chyba słowem klucz. Bo no, u nas w kraju mamy to do siebie, że jak mnie ze szwagrem coś się wydarzyło, to dotyczy całej olbrzymiej okolicy. Często to dotyczy rzeczywiście jednej wsi, czy lokalnie części gmin, te straty i one, no cóż, tutaj kamyczek do ogródka mediów są niesamowicie przez media nagłaśniane, a per saldo w całej średniej krajowej, no to po prostu tonie czy ginie. Co do plonów niższych, tu nie ma co dyskutować, one pewnie są niższe, ale te 30, 40, 50% to naprawdę, powiedziałbym, wielkimi literami lokalnie spadki. Natomiast co się będzie ze zbożami działo, bo takie było twoje pytanie, to tutaj mam inną zagwozdkę wynikającą z układu jakościowego w samej pszenicy. I znowu tutaj już mamy pierwsze informacje, ale przypomnę, no w zeszłym sezonie mieliśmy dość duży rozjazd w jakości pszenicy i poszukiwanie pszenicy konsumpcyjnej. Dziś po moich telefonach już wiem od młynarzy, że w tym roku z takich problemów z jakością przynajmniej na razie z pierwszych dostaw nie ma, co młynarze sobie chwalą. Mówią, że mamy całkiem fajny gluten, 28 w górę, białko żelazne, pozostałe parametry też. I znowu regionalnie jest całkiem inaczej, pojawiają się pszenice nawet bez gęstości i o białku 11%. Niemniej jednak ten układ jakości pszenicy konsumpcyjnej czy ilości pszenicy konsumpcyjnej w stosunku do całego worka zbieranej pszenicy w kraju będzie istotnym dla całego układu cenowego. Ja uważam, że już różnica cenowa pomiędzy pszenicą konsumpcyjną a paszową wynosząca 100 zł średnio jest kompletnie nie do utrzymania. A gdy jeszcze mielibyśmy dołożyć do tego różnicę między pszenicą paszową a pszenżytem następne 100 zł, no to nie ma cudów. 200 zł w widełkach w tym sezonie się nie utrzyma, to się będzie zagęszczać. I teraz pytanie, w którą stronę się będzie zagęszczać, tak? Bo może iść do góry, może iść do dołu. I o tym zdecyduje podaż i zdecyduje eksport. Jeżeli będzie podaż, która pozwoli eksporterom śmiało zawierać kontrakty eksportowe, pszenicę po prostu z kraju wypychać, to rzeczywiście będzie to powodowało umieszczanie się cen w górnym rejestrze i wtedy cena pszenicy konsumpcyjnej będzie ciągnęła za sobą paszówkę w górę, a paszówka za sobą w górę pszenżyto. Natomiast jeżeli rolnicy no, w naturalnym odruchu tak naprawdę, który mają w sobie przy niższych plonach, będą te zboża chować, i eksporterzy będą bardzo mało odważnie zawierać kontrakty eksportowe do przodu, to będziemy tracić kolejne miesiące. A tracąc kolejne miesiące, będziemy patrzeć tylko, jak ceny stabilizują się w dolnych rejestrach i to zagęszczenie będzie de facto efektem spadania cen. Więc na to no, trzeba patrzeć troszeczkę tak, odpinając się od naszego rolniczego podwórka. Wyobraźmy sobie naczynie pełne osolonej wody. I teraz, jeżeli tą słoną wodę wybieramy czerpakami cały czas, no to tym czerpakiem niech będzie dla nas, dla porównania właśnie ów eksport, to tej wody ubywa, ale ubywa równomiernie każdej, tak, jakości. Natomiast jeżeli tą wodę zostawimy w tym naczyniu i zacznie odparowywać, to zacznie odparowywać woda, rośnie zasolenie. No i rzeczywiście wtedy zagęszczenie rośnie i w naszym przypadku te ceny by spadały, bo trzeba by dolać zwykłej czystej wody, żeby to zasolenie utrzymać. Więc taką analogię bym wam podpowiedział, żeby to zobrazować w pewnym momencie. Natomiast co? No właśnie o tej niezłej jakości ziarna trzeba dzisiaj powiedzieć, bo jeżeli słyszymy o plonach, tu nie zgodzę się do końca, że o jęczmieniu już możemy zapomnieć, bo ja słyszę, że jeszcze gdzieniegdzie ten jęczmień jest koszony, a analiza
plonów to jest wręcz taka od 2 do 7 ton z hektara, tak? A słyszę, że w niektórych takich właśnie regionach, gdzie no, dosłownie kataklizm pogodowy, bo i mrozy wiosenne i grady poniszczyły jęczmień, no to ludzie zbierali 1,5 tony z hektara. No to jest to problem, tak? Ale też trzeba powiedzieć, że jęczmień w związku z tym podrożał o 6 zł w ciągu zaledwie tygodnia. Jest średnio skupowany od 600 do 650. Oczywiście trzeba odpiąć jakieś tam pojawiające się ceny z piątką z przodu, bo to są kompletnie nierynkowe obecnie oferty. No a jeszcze tutaj powiem, że przy tym maksymalnym 650, no to nie mamy jeszcze cen kaszarników, którzy no swoje magazyny czy młyny tak de facto przygotowują na jęczmień z nowego sezonu, a więc zagazowane mają i przerwę sezonową. To tyle, jeżeli chodzi o jęczmień. Wracając do pszenicy, to generalnie wydaje się, że ten rok jakościowo będzie lepszy od poprzedniego. I młynarze chwalą jakość pierwszych dostaw. Nie będzie jednak tak dobrze, bo niektóre są regiony z gorszymi plonami. Niemniej jednak ceny 780-880 za tonę w tej chwili funkcjonują. Jest też słabsza pszenica i paszówka w naszym kraju jest skupowana na razie po 640-780, jak widać, więc ta relacja 100 zł dalej jest utrzymywana jeszcze między tymi pszenicami. Nieco łamie tą korelację już pszenżyto, które podrożało i pozostając jeszcze ciągle w widełkach 500 do 700, ale najczęściej jest kupowane jednak z szóstką z przodu i to takie figury od 600 do 680 najczęściej pojawiają się w cenach pszenżyta krajowego. Żyto też już w zasadzie czwórek z przodu nie pokazuje, a przecież te 450-440 były częścią poprzedniego sezonu dość długo. Więc no, jeżeli ja widzę jedną cenę jeszcze 440 w jakimś jednym cenniku z 60 punktów skupu, no to powiedziałbym, że to wyjątek potwierdzający regułę, a generalnie, że to jest od 500 do 580 w kraju. Więc mamy do czynienia z jakimś lekkim rozwojem cen. Ten rozwój cen też jest w kukurydzy, no, która jak wiemy jeszcze trochę zaczekamy na jej zbiory, ale podrożała o 11 zł w ciągu tygodnia. Jest skupowana 710 do 890. No, żniwa to okres, kiedy owies nie jest tak drogi jak w późniejszym czasie, więc mamy troszeczkę sprzątanie cen takich 1000 za owies, które jeszcze w poprzednim sezonie były. Ale 550 do 700 za paszowy owies, a konsumpcyjny 700 do 830. Zobaczymy. Dzięki za tą sporą dawkę informacji i twoich przemyśleń. Kto z państwa nie nadążył notować, niech sobie przewinie kilka minut do tyłu, posłuchaj jeszcze raz, bo rzeczywiście warto te informacje wiedzieć, planując i zbiór, i sprzedaż. Ja to próbowałem, ziarna. Przewijanie na szybko, bardzo fajnie się słucha. A ja ci nawet trochę nie dziwię, tak wracam do tej zasolonej wody, że masz te skojarzenia z tą słoną wodą, ale o tym za chwilę. Julek, niedawno wróciłeś z Grecji. Mało ci tych naszych upałów, że pojechałeś się jeszcze dogrzać. No tak, upałów u nas nie brakuje, rzeczywiście. Jednak no, odpoczywając nieco od pracy, od obowiązków, od myśli też, bo przecież ciągle te sprawy rynkowe nas dotyczą i żyją w nas, no to muszę powiedzieć, że tam przyciąga mnie taki spokój, takie refleksyjne podejście do życia. A przecież życie u nich jest nawet zdecydowanie trudniejsze niż u nas, bo tam właśnie te upały, a trzeba przecież pracować normalnie. Lokalizacja tego kraju poza częścią kontynentalną to też jest na wyspach. W zasadzie wszystko, co jest potrzebne do życia, trzeba dostarczyć drogą morską. A mimo wszystko spotykasz tam pracujących do późnych godzin ludzi, a często uśmiechniętych, życzliwych. Spacerując po ulicach napotykasz takie fajne obrazki dla człowieka wykształconego przyrodniczo, jakim są chociażby dziko rosnące figowce. Przypominam, owoce figi możecie u nas kupić też w marketach i nie reklamuję tutaj żadnej sieci, nie podaję. Ale obok zaraz, po sąsiedzku, na przykład opuncja figowa, którą później znajdziecie w herbatkach aromatyzowanych, tak? Trafisz na granaty dziko rosnące i to po prostu z drzewa mógłbyś sobie zerwać, chociaż teraz są one zielone jeszcze.
No co, no tak naprawdę na plaży możesz znaleźć, o, dla koneserów, dziko rosnącą agawę. Nie namawiam od razu do destylacji tam na miejscu, ale przez tequila. Tak, z agawy jest robiona tequila. Na łąkach masz i nieużytkach masę ziół, a grecki miód tymiankowy jest znany na całym świecie. Więc no, to jest ta przyroda, która nas otacza, dla nas niecodzienna, a przecież my jako rolnicy żyjemy z obserwacji przyrody. Więc trochę taka inność nas cieszy. No a z okna dla rozbawienia, no możesz zobaczyć zaraz z ekskluzywnego hotelu, z okna widzisz pasące się krowy, czy chociażby kozy, które jak wiemy skaczą wszędzie. I co? No ja widziałem gdzieś tam taki budynek, trochę ruderalny, gdzie na kolejnych piętrach pasły się 2-3 kozy, wyjadając to, co tam na tych ruinach rosło, więc trochę mnie to rozbawiło. Zaciekawiły mnie zwłaszcza te kozy. No, o kozach, no to pisała nasza koleżanka Dominika Mulak, która zestawiała dane w majowym wydaniu Topagraru i pisała o owcach i kozach. I okazuje się, że tam dane statystyczne podawała, okazuje się, że Grecja z wynikiem 1 miliona sztuk kóz jest liderem w Unii Europejskiej. A mając hodowlę 2,1 miliona sztuk owiec, jest trzecią po Hiszpanii i Rumunii. Więc no, dość duże rzeczywiście skupiska tych zwierząt. A ja dodam tylko, że Grecja ma 10,4 miliona mieszkańców, więc statystycznie jedna owca przypada na 5 Greków, a jedna koza na 10 obywateli Grecji. Mówiłeś o przyrodzie, o sielskości, także o kozach i owcach, ale powszechnie wiadomo, że Grecja to kraj oliwy z oliwek. No tak, rzeczywiście i z tym są związane problemy Grecji tak naprawdę, bo Grecja tak oliwką stoi, a tak naprawdę oliwą się leje. I to jest ważny towar eksportowy Grecji, zwłaszcza przy napływie dużej rzeszy turystów. Ja udało mi się porozmawiać z pewnym Grekiem o oliwkach, bo słyszymy przecież, że susza tam zbiera potężne plony. A tak naprawdę redukuje potężnie plony oliwek. I okazuje się, że człowiek, z którym rozmawiałem, ma w swoim gaju oliwnym 1050 drzew. I ja widziałem, jak te plantacje się zakłada. Rok temu widziałem takie urządzenie, które u nas stosuje się do wyburzeń. To jest taka koparka zamiast łychy, ma taki trzon, bolec wręcz, no powiedzmy gigamajzel, jakby to nazwać, do wyburzeń. I wyobraźcie sobie taki łom automatyczny, który wyrąbuje w skalistej ziemi dziurę po to, żeby wkopać drzewko oliwne z jakąś rozsądną masą ziemi. To są olbrzymie nakłady, olbrzymia ciężka praca, oczywiście nawodnienie to już standard, na początku zwłaszcza. No ale pytam tego Greka w takim razie, jak to drzewko szybko owocuje. On mi odpowiada, że no, tak naprawdę no, to po 8 latach. No to coś mnie tknęło i pytam go, no to jak z dopłatami do tych plantacji. No i muszę powiedzieć wam, że poczułem się zaraz jak w domu. Zaczął natychmiast narzekać, że dopłaty z Unii to są byle jakie, to jakieś dziwne pieniądze. No to spytałem go, no dobra, no ale jak nie produkujesz jeszcze te 8 lat, to jakie masz dopłaty? No to wtedy już, słuchajcie, naprawdę się rozrzewniłem, bo usłyszałem międzynarodowe polskie słowo na K, określające tak niewielką liczbę tych dopłat. Więc rzeczywiście jesteśmy jak w domu. Tam oliwa czy oliwki to uprawa dla cierpliwych, ale trzeba powiedzieć, że Grecy bardzo często swoją oliwę sprzedają jako swój wyrób własny, swój wyrób rodzinny. No i wyobraźcie sobie, znowu tutaj wracając do naszych realiów, których bardzo nie lubimy, jak nam ktoś coś zabiera tutaj w tych słowach Greka, to bym powiedział okrada, bo oni bardzo często oddają te oliwki zebrane do lokalnych tłoczni. No i okazuje się, że tam ich łupią, bo 20% tego surowca im zabierają na poczet płatności za tą usługę. Więc
No, naprawdę nie jest tam też łatwo. U nas jest ciężko, ale tam no, rolnikom greckim nie należy zazdrościć. No nie dziwota, że teraz sekretarz generalną w Kopa Korzeka będzie Greczynka. Eli Tsiforu obejmie swoją funkcję już we wrześniu, więc może coś i dla Greków będzie chciała wywalczyć w całym unijnym kołowrotku dopłatowym. Z pewnością w tym zabieganiu o wyższe dopłaty będzie używać języka dyplomacji. No, na pewno nie będzie używać polskiego słowa na K, chociaż może jeszcze zanim się nauczy, jaki to ma sens, to jeszcze z dwa razy to wypowie. Julek, jeździsz do Grecji od roku, z tego co, od co roku, od już pewnego czasu. Jakie tam są ceny? No właśnie, bo w związku z cenami to jeszcze bardziej trzeba podkreślić, że tam lekko nie jest. To ty, pamiętam, zamieściłeś, no tak, na urlopie czytałem. Dobra, muszę się wyspowiadać z tego. Pracowolizm. Przeczytałem twój artykuł o cenach. Jak podaje Eurostat, to ty pisałeś, że w pierwszym kwartale średnie ceny produktów rolnych w Unii spadły o 6%. Gdzieś tam w trakcie znalazłem, że za to w Grecji wzrosły 20% średnio. 6% to średnio w całej Unii Europejskiej. Tak. 6% średnio w całej Unii, a w Grecji 20% średnio wzrosły z kolei. No, czyli tu mamy spadki 6%, a tam 20% do góry. I tak rzeczywiście to potwierdzam. To jest takiego turystycznego, zwykłego oglądu, bo przecież nie robiłem takich porównań, no nie będziemy się porównywać, ale jak koszyk Urbana, to takich porównań nie robiłem. No ale jak jest gorąco, to korzystasz często z takich napojów. No i to bardzo było wtedy widać. Woda mineralna, taka ta pół litra, to jak wcześniej jeździłem rok temu, kosztowała 0,5 euro, tak teraz 0,65 trzeba było wydać. Zobaczcie, jak to się wpisuje w te 20% dokładnie. A w górę nawet więcej przecież. A tak popularna, często degustowana, ale nie tylko przez naszych krajan, piwo Mytos lokalne, chociaż trzeba powiedzieć, że sprzedali się akurat w tej wersji Carlsbergowi. W wersji puszkowanej w marketach było kiedyś po 1,5 euro, dzisiaj trzeba 1,7 euro zapłacić, a w lokalach no to zapłacimy oczywiście zdecydowanie więcej, 4 do 5 euro, to te paragony grozy nad naszym morzem też tam nam by się pewnie kłaniały, chociaż przed rokiem to nie było dużo taniej, 3,5 do 4 euro, jak pamiętam, jak gdzieś tam zasiadałem sobie w greckim lokalu. Natomiast na wyrobach regionalnych, takich, które no, turystycznie kupujemy dla siebie, no to ciężko jest taki ruch uchwycić cen, bo powiedzmy taka popularna grecka hałwa jako gift przywożony z tamtego kraju w różnych ozdobnych, ciekawych puszkach, tak, które budują tą wartość dodaną i w różnych smakach, no to kosztuje 5 do 6 euro za 200 gramów opakowanie. Na lotnisku natomiast możemy spotkać takie oferty, dwa opakowania łącznie za 8 euro, więc tutaj trudno wyznaczyć trend inflacyjny w jakikolwiek sposób. No to tylko informacyjnie dla Was. Wspomniałeś na początku naszego podcastu o wyspach i o tym, że wszystko tam trzeba przywieźć, a do tego potrzeba portów. Jak ciebie znam, to wilka ciągnie do lasu, więc musiałeś z pewnością się gdzieś wybrać. Więc podziel się z nami tym, co widziałeś. No tak, wilka ciągnie do lasu, a wilka morskiego, a może bardziej jeziornego, bo jestem żeglarzem, ciągnie do wody, tutaj akurat w tym przypadku do morza. Rzeczywiście, no korzystam przy każdej okazji z odwiedzin w portach. Byłem w Grecji już 8 raz, na Krecie 3. Obecnie obrałem sobie za cel okolice Rydymnonu i ten port zwiedziłem i okazję przyglądać się miałem organizacji rozładunków w niewielkim porcie weneckim w Rydymnonie, bo to nie jest duży port. No i trzeba powiedzieć, że tam no z kolei ta pogoda ich oszczędza. Dzięki temu mają mniejsze wydatki na infrastrukturę portową, bo zagrożenie deszczami jest niewielkie, więc towar ze statków wyładowywany jest normalnie, mechanicznie na prosty, duży, pusty, wybetonowany plac, z którego znowu łychami jest zboże ładowane bezpośrednio na podjeżdżające samochody.
waga samochodowa też odkryta, wjeżdżają, przejazdowa. Organizacja odbywa się za pomocą kart magnetycznych, trochę jak terminal, trochę jak bankomat, gdzie wpisując PIN czy login kierowca jest identyfikowany, ważony automatycznie najpierw na netto, później wyjeżdżając na brutto, otrzymuje dokumenty wielkości paragonu przewozowe. No, miałem okazję zobaczyć taki statek, akurat był przycumowany z Istambułu, przypłynął pod turecką banderą Muhammed Gumustas. Później poszukałem sobie w internecie, okazało się, że ten statek to Muhammed Gumustas V. Tak, to już tak jak królowie, te statki mają swoje kolejne numery. No, sprawdziłem nośność, to około 4000 ton i okazuje się, że ten statek odwiedził właśnie, że przypłynął z portu ukraińskiego Izmail. No, tak to jest, że na tych mniejszych wyspach przypływają zboża różnego rodzaju, czasem bezpośrednio z Ukrainy, czasem przez czy z Turcji. I zaopatrują te wielkie resorty, no przecież te 10 milionów Greków, o których mówiłem, to jedna część, nie wiem, czy nie drugie tyle to turyści. Znaczy te porty mają w Grecji co robić? Oj, mają, bo rzeczywiście jakbyśmy sobie to wszystko przejrzeli, to warto podsumować, że Grecja jest trzecim, czy w poprzednim sezonie, który się już teraz parę dni temu zakończył, była trzecim importerem pszenicy. To jest ważne. Ich import pszenicy spoza Unii wynoszący 627 tysięcy ton, to była właśnie trzecia lokata. A kupiła przecież Grecja także 362 tysiące ton kukurydzy spoza Unii, a więc 7 razy więcej od Polski, tak? I prawie 500 000 ton śruty sojowej, więc no, tutaj zdecydowanie mniej niż my. No więc ten port, który ja widziałem, to malutki, ale największe porty to są Heraklion i Souda w Chani i to są porty, jedne z większych portów w ogóle na Morzu Śródziemnym, co prawda jedne z większych, jeżeli chodzi o ruch osobowy, bo tam te wycieczkowce napływają, ale jednak też spore elewatory w porcie jednym i drugim są. Niezwykle ciekawie się słucha twoich opowieści o Grecji, ale musimy ją na chwileczkę zostawić, bo jak już jesteśmy przy tym handlu zagranicznym, to widziałem, że są już najnowsze podsumowania tego zamkniętego sezonu gospodarczego, do których już dotarłeś, zapoznałeś się z nimi, no więc jestem niezmiernie ciekawy, jak w twojej ocenie te porównania wyglądają. Jak ten eksport zagraniczny w Unii Europejskiej wyglądał? No właśnie, bo gdy analizowaliśmy na bieżąco, to bardzo różne były koleje losu. Wyraźnie dało się we znaki spowolnienie eksportu unijnego w poprzednim sezonie, a końcówka wcale nie okazała się w efektywności tak dramatyczna. Rzeczywiście DG Agri w tym tygodniu udostępniło najnowszy raport zamykający niejako poprzedni sezon. I tak z niego wynika, że eksport pszenicy miękkiej wyniósł z Unii Europejskiej poza obszary wspólnoty 31 milionów ton i był tylko 2% mniejszy od poprzedniego sezonu 2022-2023, a no w liczbach ilościowych to jest tylko mniejszy o 600 tysięcy ton. Natomiast import pszenicy do Unii też spoza obszarów, a więc no w dużej części Ukraina tam się kłania, ale nie tylko, no to wyniósł 9 milionów 360, co było wynikiem tylko 1% słabszym od poprzedniego sezonu, a to znaczyłoby, że 65 tysięcy ton tylko mniej zaimportowano do Unii. Natomiast ciekawe są wyniki dotyczące Polski, bo to też na to chciałem zwrócić uwagę, że poza obszar Unii Polska wyeksportowała 4,5 miliona ton pszenicy i no cóż, to nie tak jak na naszym euro obecnym, ale w eksporcie jesteśmy trzecim eksporterem po Francji i Rumunii. Francja 9 milionów, Rumunia 6,4 miliony. No a przed Niemcami, które no, ponad 1 milion mniej od nas wyeksportowały pszenicy. Tym sposobem, drodzy Państwo, dobrnęliśmy do końca naszego podcastu.
nie wszystkie pewne wątki greckie już poruszył, ale być może będzie okazja do nich jeszcze wracać. Nie chcecie widzieć mojego tańca z Orby. może będzie okazja. Tymczasem bardzo wam dziękuję. Zachęcamy, żebyście sobie państwo słuchali także naszych wcześniejszych podcastów. Sezon letni, chociaż oczywiście bardzo pracowity, to czasami oczekiwanie na rozładunek czy załadunek w ciągniku myślę, że może sprzyjać temu, żeby sobie posłuchać ciekawych informacji rynkowych i mam nadzieję, że państwo znajdą na to czas. No a my zapraszamy również do naszego serwisu SMS-owego, bo przecież w tej chwili już od jutra, a nagrywamy ten podcast w czwartek, więc tak naprawdę wy go usłyszycie w piątek, a więc od dziś można by powiedzieć. Możecie mieć ceny z 60 punktów skupu w SMS-ie, a więc maksymalną, minimalną cenę i trend rynkowy w aktualnym zbożu, więc no, tylko się zapisywać i korzystać. Zapraszamy. Żniwne pogotowie cenowe Top Agrar Polska zaczyna znowu działać po raz kolejny pod kierownictwem Juliusza, a zatem też państwa zachęcam, by z tego serwisu korzystać i sprawdzać te nasze informacje rynkowe, które specjalnie dla was Juliusz regularnie przygotowuje. A tymczasem dziękujemy za uwagę, kłaniamy się nisko. Bartłomiej Czekała i Juliusz Urban. Do usłyszenia. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute.